Dzień dobry, że tak powiem, w ten niezbyt przyjemny poranek. To nie są moje dni dzisiaj. Ta niedziela to jest nie moim dniem. To jest po prostu dramat. No tak mi się nie chciało wstać, że nie pytajcie. Mam normalnie kryzys. Kryzys i to jeszcze nie do końca biegu średniego, spokojnie. Na tyle ten kryzys jest duży, że ja myślałem, że dzisiaj się do was nie odezwę. Mówię, no nie dam rady. Mówię, no to już przecież nie ten. Ale tak sobie pomyślałem, wiesz, nie? Ja tak sobie myślę. Janusz, nie zamieniaj serca w twardy głaz. Przecież w poniedziałek ktoś będzie tam na ciebie czekać. Więc mówię, no skoro wy jesteście tacy mili, no to jak ja mogę być taki niemiły, nie? Więc wstałem, ogoliłem się. No i jestem. Ale dzisiaj w takim humorze, że no po prostu jestem niewyspany. Jak klatka dzisiaj rano słyszała płacz małego dziecka, to byłem ja. To byłem ja, jak wstawałem. To był dramat. Straszne skutki. Dobra. Dobra. Gitarra. Tylko, że wiecie co? Takie skutki, że nawet chyba nie mam ochoty na kawę teraz. Herbatkę zieloną szybko bym wypił. Może tak. Może tak. Zróbmy to. Zróbmy to. Herbatę. Zielony. Teraz termos nalewa się. Dzbanek podtrzymuje. Boże. Alpejskie kombinacje z samego rana. Zaraz się narobi. Dopiero atrakcja. Burdello bum bum. No dobra. Stój. Także dobrze. W sumie może być herbata z rana. No, dobra. To nam się parzy. Trzeba coś zacząć wyciągać do pracy. Jakieś jedzonko. Nie jest nawet tak zimno, wiecie? Znaczy, zimno to jest, ale tak jak się tam wielkie tragedie nie ma, bo jest 0 stopień odczuwalna minus 3. No to tam bez tragedii. Wczoraj minus 6 była chyba odczuwalna rano, więc dzisiaj jest jakby ciut lepiej. W ogóle muszę zobaczyć, czy powinienem brać ze sobą dzisiaj jakiś odmrażacz do auta, czy coś. Oj, oj, pardonsik, pardonsik. Nie, nie ma nic tam zamrożonego. Tu jakiejś tam wielkiej tragedii nie ma. Dobra, co my bierzemy dzisiaj? No biorę żarcie, to wiadomo. Trochę tego weźmiemy sobie. No i dobra. Gitara. No widzicie, jaki mam poranek, że nawet gadać mi się nie chce. To już jest prawie niepodobne do mnie. No jakoś tak dziwnie, nie? No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dopiero się obudziłem. Znaczy nie. Jeszcze się nie obudziłem, jestem w trakcie budzenia. O Boże, tak. Tam mam jeszcze pełną szafkę po wczorajszym zmywaniu, bo jak wiecie, ja pojemniczki wycieram ręcznikiem papierowym, plus jeszcze wsadzam do szafki takiej kuchennej. Bo ja to mam zawsze taką wizję, że tam w tych mini szczelinkach ta woda stoi, nie? Nie chcę chować do takiej szafki, wiecie, ze wszystkim tam, żeby się coś nie zaczęło tam robić. To niepotrzebne nikomu, nie? Także na obiad to dzisiaj wezmę sobie ten kurczaczek z Lidla, co pokazywałem wam wczoraj w zakupach. I wiecie co? A wezmę sobie trochę kiszonej kapusty do pracy. Ja tak lubię jeść po prostu kapustę tak kiszoną od tak. Ja tam nie muszę mieć do kotleta, czy do obiadu, w sensie, czy do czegoś. Nie, tam. Ja lubię z widelcem tak sobie pociumciać. Żaden problem. Więc wezmę sobie tak. 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 Muszę jakiś duży pojemnik najpierw znaleźć, żeby tą kapustę wyciągnąć. Przełożymy do pojemnika, już niech będzie, nie?
świecie. Ja w tym miesiącu tak sobie tych różnych dni pracy nabrałem. No i prawdą jest to, że po prostu mało odpoczynku. No co, ja miałem jeden dzień wolny wczorajszego dnia, no to co to tam? Up, jakaś taka figura się zrobiła. Może mi nie wypadło, ale pachnie. Chcecie pomuchać? Niestety tu niemożliwe. No i to pojemniczka sobie trochę wezmę, wiecie. Ja to tak lubię sobie zjeść. No może cały pojemnik biorę. Najdzie mnie ochotka, to żebym miał. No i tak wracam do tego wolnego. No tak jeden dzień, to wiecie. Czasem mało, nie? Dlatego pewnie taki efekt mam. Takiego zmęczenia, że mi się nic nie chce i tylko. Przejdzie mi to, przejdzie mi to. Pójdę do pracy. Ktoś mnie zdenerwuje. Od razu będę rozbudzony. Rześki jak mało kiedy. Tak, kapustkę oczywiście zawijam w folię. Tak, i wszystko mi się leci z rąk. Kurczę, wiecie co, popsułem. A już do torby schowałem, to wam nie za bardzo pokażę. A gdzie ja mam nożyczki? Zepsułem etui od szczoteczki do zębów. Upadło mi, połamało się. Pękło, w sensie taki spory kawałek odpadł. I połamało się na tyle, że już się nie otwiera, tylko są dwie połówki. Ja wiem, kurde, no to jest po prostu moje szczęście. Jeszcze tego brakowało z rana. I wiecie co? Może naleśniki do pracy sobie wezmę? O, a czemu nie? I to do pracy. To już można odłożyć. To tu. Dobra, no to może i faktycznie sobie wezmę naleśniczka do pracy. A co tam? Ktoś tyle tego wczoraj nasmażył, nie może to tu wiecznie leżeć, nie? Banana wezmę. O, kinderkę, czekoladkę wezmę. A co? Niech będzie. Sobie rano już poprzygotowywałem, chociaż częściowo rzeczy trochę. Bo tak mówię, wiecie, jak ten dzień taki mam dzisiaj nie do końca. No to. Tylko tak, pytanie, jaki pojemnik? Czy mam tu jakiś taki fajny? Mam fajny, ten naleśniki będzie ten. O. No ja tak właśnie, jak wyciągam ze zmywarki plastikowe rzeczy, to zawsze wycieram ścierką, bo niestety na plastiku zazwyczaj zostają takie brzydkie zacieki, nie? Ja potem wyciągam i szczerze, trochę mnie to brzydzi. Kiedyś nawet u jednej osoby, pamiętam, byłem w gościach i też tam coś było wyciągane. Tak patrzę, ten pojemnik taki zachlapany i tak kurczę, nie wiesz, czy on był myty, czy nie był, tak jakoś tak to nieestetycznie wygląda, wiecie, no to tak fuj, fuj. Nie, więc ja to wolę sobie wytrzeć ścierką i normalnie, elegancko do szafeczki, żeby doschło i wiecie, rano wygląda, czy w sensie rano, to nie musi być rano, może być wieczorem, ale po wyschnięciu po prostu wygląda ładnie, o. Może tak. Poglądałem sobie tiki-tongi wczoraj trochę, to już widziałem gdzieniegdzie śniegu, ile napadało. U mnie aż tak dużo to nie ma. U mnie aż tak dużo to nie było. Już teraz to w ogóle nic nie ma, wszystko się roztopiło, ale jakieś tam szału też z tym śniegiem to nie było. No niemniej jednak już trochę oko pocieszyło. Pamiętam, wszedłem wczoraj w komentarze i tak ludzie tam wypisywali: śnieg w listopadzie, kto to by myślał? Matko, wiecie co, ja pamiętam czasy, jak śnieg w listopadzie to był pierwszego już. Na Wszystkich Świętych. I to ja bym w podstawówce, bym dzieciakiem, przecież ja to pamiętam. Normalnie nad Zniczami zawsze dłonie mi ogrzewali. Śniegu pełno, na ławce kładli torebkę, bo wiecie, śnieg trącali z ławki i żeby było można kulturalnie usiąść, to torebkę kładli i ten się siadało i zawsze tam czy wujek, czy ciocia każe coś tam, no daj te ręce i wiecie, o nie widać mnie, sorry. Daj te ręce i brali, Jezu, i brali mnie, znaczy mnie, no te moje ręce nad znicze i ogrzewali. No to było to. Także to nie wiem, skąd się to wzięło.
kiedyś 1 listopada śnieg potrafił być. I taki śnieg niezbyt przyjemny, bo to było mroźno po prostu. Śnieg jak śnieg, to było po prostu zimno. Jak tam kwiatku wypiłeś, czy ty mnie odżyjesz trochę, czy ty nie odżyjesz? Ale piję jak szalony, wiecie co? Znaczy tu też w tym mieszkaniu jest gorąco, więc go na razie tu postawię. Piję jak szalony. O, chyba w tym. W denku nigdy opakowania po kapuście kiszonej nie pokazywałem. Trzeba będzie tam zanieść. Spakować w torebkę. I się da. No nie tak? Po kapustce chyba nie było. No, no i co wam powiem? W sumie to mam gotowe. W sumie to mam gotowe. O Jezu, ale się sypie z tego kwiata, kurczę. Nie fajnie. No dobra. Nic, może odżyję. Także jeszcze raz. Robimy akcję, co mamy. Mamy kawczan, standardowo, cały termos. Obiad to biorę kurczaczek z Lidla. Banana. Kapustkę kiszoną. No widelec to widelec. Kindera. I naleśniki. I dziękuję. I powiem wam, że super. Jeszcze mi tutaj w domu zostały chyba 2 albo 3 takie małe naleśniki. To już niedużo. To już niedużo, także wiecie, że końcóweczka. Dzięki temu drzemu też sporo zeszło. Bo ja tak z tym drzemem, to wiecie, później to do niczego nie będę jadł. Już takie czasy, że lubię kanapkę z drzemem, to minęły. Pamiętam, zawsze była akcja w domu, nie chcieli mi dawać do szkoły bułki z dżemem, a ja tak lubiłem kanapkę z dżemem. Wiecie, normalnie bułkę, wtedy jeszcze nawet częściej masło jadłem, trochę masła, dżem. Zawsze było, dzieciaku, bo powiedzą, że w domu nie mamy na szynkę. A ja, wiecie, co mnie to interesowało, co ludzie powiedzą. Chciałem kanapkę z dżemem, to chciałem kanapkę z dżemem. Się tam przejmować, co ludzie powiedzą. Już ja z tych czasów to dawno wyrosłem. Co ludzie powiedzą. Nowa herbatka zielona się zaparzyła. To sobie doleję trochę chłodnej wody, żeby była taka w sam raz do wypicia. Bo tamta się filtruje, to się jeszcze trochę zejdzie. Także wezmę do pracy. Już dopiję, bo to otwarte. A wiecie, że jak stoi otwarte, to mnie już drażni. Jak to mikrofon, dobrze, nic nie ten. Dobra, co? No, a może jeszcze pójdziemy, usiądziemy na chwilę tam, co? Jak już taki długi poranek beznadziejny, no to pokontynuujmy go jeszcze. Dobra, witam w sypialni. Chętnie bym na te łóżko się rzucił i sobie pospał jeszcze, ale... No niestety takiej opcji nie ma. Nie ma. Torbę przyniosłem. O, jest moje etui. Tu się właśnie połamało. Spód. Jest tu... Pękł ten, nie wiem, zawias. Zawias się ładnie otwiera, to są dwie połówki. No widzicie, jak to się porobiło? Niefajnie. No niestety. Nieuważność. I się stało. Dobra, no wypakujemy żarcie standardowo. Piciu, piciu. Termosik. No i dobra, i sobie to mam spakowane. Dopakuję tylko perfumy, które tam na przedpokoju czekają już na szafce. Ale to jeszcze będzie psik, psik, everybody. I dziękuję. Oj, gorąco mi jakoś tak. Wezmę trochę. Niech mnie tu pochłodzi. Ojejku. No, no i dobra. Zobaczmy co tam notes. Boże, wiecie co? 24 listopada już. Przecież to jest dramat. Jak to uciekło. Ale dobra, no dzisiaj z racji, że jest niedziela, to jest napisane Katarzynki. Plan tygodnia piszą tak. Powtarzajcie mi, że nie dam rady, a zajdę wyżej niż planowałem. A czasem jest tak, nie? Że tak ktoś ci mówi, że nie, 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 nie. Ty nie dasz rady. A potem jak przychodzi co do czego, to naprawdę wysoko się zachodzi. No też jest racja.
jest taka dobra motywacja wtedy. Dzień pluszowego misia, czyli wy, widząc ten film w poniedziałek, to dzisiaj świętujecie Dzień pluszowego misia. A jak macie jeszcze miśki, to proszę przytulić, wycałować. Chyba, że macie faceta takiego, wiecie, troszeczkę większego, z bródką, no. No to wtedy macie misia, nie? Obudź się, uśmiechnij i powiedz do siebie, dzisiaj jest mój dzień. Dobrze, że to motto jest na jutro, a nie na dzisiaj. Bo to na pewno by nie było tak fajnie, jak oni piszą. To nie byłby mój dzień. O nie. Dobre. W ogóle rok się powolutku zaczyna kończyć. Muszę porobić porządek w notesie, bo to już wszystko wychodzi. Jak wiecie, ja mam wszystko w notesie. No i tak jak już się zbliża tam koniec roku, to przeglądam, co ewentualnie zostawić, co wyrzucić. No kto mnie ogląda dłużej, no to wie, co ja robię, ale wiem, że też was sporo przybyło, więc tak myślę, że to może być komuś tam troszkę może przydatne. I to, co potrzebne, to potrzebne. I wtedy sobie wyciągam kategorie. No nie wiem, tam są jakieś dokumenty, na przykład zespół dzielni o podwyżce. No to ja tam ostatni dokument zawsze trzymam. Inny wyrzucam, bo to bez sensu makulaturę zbierać. Więc ten ostatni zawsze chowam do segregatora z dokumentami ze spółdzielni. Jak tam są jakieś inne dokumenty, nie wiem, na przykład teraz mam inny program, gdzie mi tam pieniążki przelewają, no to daję, nie wiem, tam do segregatora, na przykład w zakładce bankowość i tak dalej, nie? Więc cóż mogę powiedzieć? No tak sobie to porządkuję. Tam są też inne dokumenty, o, na przykład mandat mojej kuzynki. Powiedziałem, że zostawię, bo tak śmiesznie na tym zdjęciu wyszła, że mówię, nie, no muszę zostawić, bo to nie ma opcji. To będzie pamiętne przez lata. No, także wiecie. Kurczę, słuchajcie, ten fotoradar, gdzie oni przejeżdżali, no i faktycznie tam miała te 10 czy tam 15 za dużo, no to niezły sprzęt. Po prostu niezły sprzęt. Nie dałoby się wykluczyć osoby w ogóle. Nie można byłoby oszukać, że to nie ta osoba jechała. Tak ładnie widać, naprawdę. Taki sprzęt wyższej jakości. Więc to zostawię sobie też gdzieś, muszę schować do jakiegoś tam segregatora. Mam takie różne, mam segregator z duperelkami, które nie są jakby spersonalizowane do konkretnej kategorii. One są tak, wiecie, takie są różne, no, tam rzeczy. Gdzieś nawet trzymam w segregatorze jeszcze starą książeczkę zdrowia mojego psa. No niby, ale po co ci? No niby tak, po co mi? Ale z drugiej strony, to zwierzę było członkiem rodziny, to tak ciężko wyrzucić. Tam jest zdjęcie tej mojej dalmatynki. Wszystkie badania, wiecie, pieczątki kliniki weterynaryjnej, wszystkie zapisy, data, wszystko, no nie mógłbym tego tak wyrzucić. Ja do takich rzeczy jestem sentymentalny, więc ja to zostawiam. Ojku, ile tu gadam, bo jeszcze chciałbym się odezwać po pracy, to już nie chcę wam przedłużać. Chociaż była prośba o dłuższe vlogi, więc tylko vloga dzisiaj nie będzie jako tako. Mam taki film trochę pogadankowy, a wieczorem, właśnie wczoraj miałem wam pokazać jeden produkt i zapomniałem. To mówiłem o tym produkcie przy tym ściąganiu prania. Ja o nim pamiętałem. Potem telefon zadzwonił, potem te zakupy, potem mnie się potoczył i zapomniałem. No dobra, dzisiaj też jest dzień. Więc dzisiaj wam muszę ten produkt pokazać, trochę się opowiedzieć i tyle, tak? Ale to dopiero po pracy już. Mówię, rano to pewnie będę się szokował, wszystko to czas mi zajmie robota. Wiecie, coś zjeść. Więc mówię, nie ma, że boli. To dziubaski. Widzimy się po mojej pracy, mam nadzieję, że wrócę na tyle patomny, żeby się do was jeszcze odezwać. A jak nie, no to dogram jutro, aczkolwiek wolałbym, żeby ten film leciał na jutro. Więc może być tak, że po prostu wrócę, będę tak zmęczony, że zmontuję to, co mam i wrzucę na jutro, to już wam teraz powiem. Żebyście mieli w poniedziałek ten film z tym całym motto. A po prostu o produkcie powiem jutro. Też będzie dzień, tak? No właśnie, więc zobaczymy. Jakby nie było, pozostajemy w kontakcie.